tegoroczny plan inwestycyjny w mieście nie jest tak bogaty jak te z ostatnich lat, informuje prezydent Czesław Renkiewicz, dodając jednocześnie, że mimo mniejszych nakładów lista inwestycji jest bardzo długa. Największą inwestycją będzie pokazanie mieszkańcom, mam nadzieję, że w kwietniu wyruszą na Słowackie ulice nowe autobusy komunikacji miejskiej, 15 autobusów napędzanych na gaz ziemny. I tutaj oczekujemy teraz jeszcze na wybudowanie stacji ładowania gazu ziemnego przy spółce tam PGK. Ta stacja powstanie i te autobusy już są przygotowane w kwietniu. Mam nadzieję, że mieszkańcy w sposób komfortowy będą mogli przemieszczać się po ulicach naszego miasta. Te wszystkie autobusy są klimatyzowane, fajnie wyglądają. Wartość tego przedsięwzięcia przekracza 30 milionów złotych, ale nie wszystkie pieniądze zostaną wydane na tabor samochodowy. W ramach tego zadania jest również uporządkowanie czy zadbanie o ulicę Szpitalną. Ta ulica na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia Litwy do Daszyńskiego będzie lekko przebudowywana. Powstanie ścieżka rowerowa, chodnik, oświetlenie uliczne, miejsca parkingowe. PDM rozpoczyna realizację pierwszego etapu łącznika między ulicami Sejneńską a Północną. Zakończy się remont ulicy Paca. Będzie nieco inwestycji w miejską infrastrukturę sportową. Trwają ekspertyzy związane z basenem przy szkole podstawowej numer 10. Zobaczymy, co tam trzeba zrobić i tak dalej. Lada dzień to już powinienem mieć. I to jest ważne zadanie i duże zadanie, ale ono będzie realizowane w ciągu 2 lat. Kolejne takie ważne zadanie to jest dokończenie tego, co się nie udało zrobić w ubiegłym roku. To jest zadaszenie boiska przy szkole podstawowej numer 6. Modernizacją przejdzie również w ramach realizacji budżetu obywatelskiego teren przy stadionie lekkoatletycznym. Tam jest takie boisko również do piłki nożnej, tam są korty tenisowe. Tutaj też chcemy to wykonać w tym roku w ramach ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego, tak przesądzili mieszkańcy. Prezydent Renkiewicz liczy również na uzyskanie dofinansowania na remont pokoszarowego budynku przy Sejneńskiej 22. Lista rzeczy do zrobienia jest długa, ale jesteśmy ograniczeni możliwościami finansowymi. Najbliższy rok, dwa to czas wyczekiwania na środki z tak zwanej nowej perspektywy unijnej, mówi Renkiewicz. Pewne propozycje złożyliśmy już do Białego Stoku i Warszawy. No i liczymy również, że te wszystkie rzeczy, które są jeszcze do wykonania, uda nam się w tych najbliższych latach sobie poradzić. No, pierwszoplanową rzeczą taką w zakresie dróg to jest spięcie tej trasy wschodniej, czyli wykonanie tego łącznika do ulicy z Północnej do ulicy Sejneńskiej. Do projektowania wiaduktu nad Rail Baltiką mogą już przystąpić architekci. Koszt opracowania sięga 500 000 zł, ale projekt jest niezbędny, by móc aplikować o środki na budowę obiektu.